Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, kinosztukwalki.pl. Witam was, moi drodzy, serdecznie i na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki. Należy oczywiście walnąć w gonga, po to, żeby wam się wyświetlały powiadomienia o nowych materiałach wideo na kanale. A dzisiaj przechodzimy do serii Co się z nimi stało, do serii, która z całą pewnością was interesuje. Przerobiłem to już całe mnóstwo wojowników i wojowniczek. Jedną z nich jest chociażby Cynthia Rothrock, która zaczynała swoją karierę aktorską w Hongkongu, a później wystąpiła w takich amerykańskich produkcjach jak chociażby Waleczna Dama 1 i 2 oraz seria China O'Brien. Oprócz tego mamy tutaj na liście Billy Blanksa, wielokrotnego mistrza świata w karate, który pojawił się w takich tytułach jak Pojedynek, jeden z moich ulubionych filmów z Billim, oraz Szpony Orła, w których wystąpił u boku Jalala Mary dla Film One Productions. Znalazło się też miejsce dla Matthiasa Hughesa, człowieka, którego z całą pewnością znacie, ponieważ pojawił się w takiej dużej produkcji z Dolphem Lundgrenem jak Mroczny Anioł, oczywiście Przychodzi w pokoju, i w wielu, wielu innych filmach sztuk walki i akcji. No chociażby zagrał w Czarnym pasie z Donem Smokiem Wilsonem. A dzisiaj przerobimy kolejnego zawodnika, który, no jakby nie patrzeć, troszeczkę jest z tymi wszystkimi aktorami, których tu wymieniłem, połączony, ponieważ dzisiaj sobie porozmawiamy na temat gwiazdy filmu Król Kickbokserów. Gościem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Lauren Avedon. Lauren to z całą pewnością gość, którego możecie kojarzyć z przełomu lat 90., ponieważ wystąpił w trzech klasycznych produkcjach dla gatunku kina sztuk walki. Nie są to oczywiście tytuły klasy A, bardziej tytuły klasy B, a nawet C, ale jak tam była realizowana choreografia, jak Lauren Avedon wyśmienicie walczył na ekranie, ile nam dał wspaniałych scen walki, ile wspaniałych emocji, ponieważ to gość charyzmatyczny. Słuchajcie, pojawił się w takiej produkcji jak Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun, który jest bezpośrednią kontynuacją Bez Odwrotu z Jean-Claude'em Van Damme'em i Kurtem McKinney'em. No ale jak dobrze wiemy, ludzie z Hongkongu tak tworzą kontynuację, że nie mają one za dużo wspólnego z oryginałem. Oprócz tego pojawił się w filmie Bez Odwrotu 3 Bracia Krwi. Moi drodzy, tutaj ten film nawet mam na VHS-ie, jeszcze mi się uchował taki VHS, także wam ładnie tutaj pokażę. Oczywiście Kate Vitali też w tej produkcji wystąpił, ten sam, który współpracował z Jackie Chanem. No i oczywiście wspomniany przed chwilą Król Kickbokserów, to są takie trzy flagowe produkcje z Laurenem Avedonem, które wywindowały jego pozycję do tego stopnia, że do tej pory się o tym gościu mówi. No i słuchajcie, z Laurenem Avedonem to jest tak, że tak naprawdę niewiele osób wie, co się z nim stało. I tutaj ta seria naprawdę ma mocną wymowę, ponieważ Lauren Avedon tak naprawdę z ekranów zniknął po roku 2000. Po roku 2000. Coś tam jeszcze działał, do tego przejdziemy, ale gdzieś po prostu zniknął i wiele osób nie ma zielonego pojęcia, co się z tym gościem dzieje, dlaczego zniknął, dlaczego jego kariera się potoczyła w taki sposób, a nie inny, ponieważ jeszcze w latach 90. występował w różnego rodzaju produkcjach, o nich też sobie powiemy i myślę, że rozwiążemy troszeczkę tą zagadkę, troszeczkę naświetlimy te tematy, ponieważ tak jak mówię, to jest gość, który naprawdę na ekranie błyszczał, miał niesamowitą charyzmę. Jego gra aktorska była mocno przerysowana, ze sznytem komediowym, fajnie się na to patrzyło, fajnie się to oglądało. Ludzie z Hongkongu tworzyli te filmy na rynek amerykański i te filmy na rynku amerykańskim żarły, ale nie tylko tam, bo tak jak już wspomniałem, te filmy trafiały również do Polski. No a poza tym Lauren Avedon to jest, moi drodzy, facet, z którym, no, przetarłem troszeczkę szlaki. To był aktor, z którym wymieniałem maile po przyjacielsku przez około 7 albo może nawet 8 lat. Pamiętam, jak do niego napisałem w 2003 albo 2004 roku maila, jako, wiecie, taki zwykły fan, który wtedy rozpoczynał swoją przygodę z kinem sztuk walki, bo kino sztuk walki w 2003 roku powstało, miałem już swoją stronę internetową i tak dalej. W tamtym okresie też była prowadzona strona przez pana Jarosława, która nazywała się Synowie Smoka, i on przeprowadził wywiad z Laurenem Avedonem. Ja znalazłem maila do Avedona, napisałem do niego, no i wymienialiśmy się mailami, można powiedzieć, że się przyjaźniliśmy, no rozmawialiśmy naprawdę na różne tematy, i życiowe, i filmowe, sporo było tych maili, przynajmniej raz w tygodniu do siebie pisaliśmy. Później nawet dla Laurena Avedona tworzyłem jego oficjalną stronę internetową, która wychodziła w kilku wersjach. Miała tam różne update'y, różnie wyglądała, zmieniałem szatę graficzną. No, kontaktowaliśmy się i ten nasz kontakt był dobry do czasu, aż się spotkaliśmy na żywo.
Troszeczkę to wszystko, moi drodzy, padło, no i już kontaktu za bardzo nie mamy. Po tym czasie kilka razy się tam jeszcze przecięliśmy wiadomościami, no i to by było na tyle. W każdym razie, no tak wyglądała sytuacja, kiedyś to wszystko szerzej opiszę. Byłem nawet, moi drodzy, w Tajlandii, komunikowałem się wtedy z Lorenem Avedonem, ponieważ chciałem zobaczyć miejsca w Tajlandii, gdzie był realizowany film Bez Odwrotu 2, właśnie Szalejący Piorun. Przypomnę, że tam oprócz Lorena Avedona występuje również Cynthia Rothrock, występuje Matthias Hughes i Hwang Jung Lee, człowiek, który tukł się z Jackie Chanem w filmach z lat 70., filmach kung fu połączonych z komedią. No i, moi drodzy, tak było. Trafiłem do Kanchanaburi w Tajlandii na zachód, już mi się teraz pomyliło, wiecie, no na lewo, w każdym razie, od Bangkoku pojechałem, miałem nocek w Kanchanaburi, słuchajcie, potem musiałem wsiąść do kolei śmierci, jechać tam, słuchajcie, godzinę czy dwie pod granicę z Birmą, tam była taka jaskinia, była taka zatoczka dla tej kolei, tam się kończyła, były miejsca, jakieś tam takie hoteliki i była taka jakby, no może nie wyspa, ale za rzeką było takie miejsce, gdzie się odgrywała cała ta finałowa akcja w filmie Bez Odwrotu 2. Może nawet tutaj wstawię wam urywki z tej podróży na samym wstępie. A żeby było ciekawie, moi drodzy, żebyście zobaczyli, jak wyglądają te miejsca. Oczywiście do tematyki tego filmu zaraz przejdziemy, ale jak teraz zobaczycie te materiały wideo, bang, puszczam teraz. Dokładnie za mną, na tym placu, za rzeką, filmowano sceny do Bez Odwrotu 2 w 1987 roku z Lorenem Avedonem, Cynthią Rothrock, Matthiasem Huesem i Hwangiem Jungiem Lee. No to, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Ale słuchajcie, zacznijmy tą historię od samego początku. Zacznijmy od samego początku, powiedzmy sobie coś o Lorenie Avedonie. Jak do tego w ogóle doszło, że on trafił do świata filmu? Loren Avedon urodził się w roku 1962, chociaż to taka oczywista sprawa nie była. Teraz już wiemy, że ma 6 dyszek na karku, ale pamiętam, że kiedy wymieniałem z nim wiadomości i pytałem go wprost o wiek, no to nie chciał mi się przyznać. Słuchajcie, niektórzy aktorzy tak mają, że nie mówią o wieku, ponieważ chcą uchodzić za troszeczkę młodszych, żeby jeszcze znaleźć rolę i tak dalej, żeby nie wyszło na jaw, w jakim są wieku. No teraz, w momencie, kiedy już internet się tak rozhulał, że wszędzie mamy te daty urodzenia, no to sprawa jest oczywista. 6 dyszek na karku. Urodził się w Los Angeles, był wychowywany przez swoją mamę. Jego ojciec był wojskowym. Natomiast jeżeli chodzi o mamę, no to ona go ukierunkowała już w świecie reklamy od dzieciństwa. Jego mama zajmowała się, moi drodzy, reklamą, była dyrektorem kreatywnym, zaczynała od rysowania i tak dalej, a później produkowała reklamy telewizyjne. Także już w najmłodszym wieku Loren Avedon widział w swoim domu różnego rodzaju gwiazdy Hollywood. No w końcu to jest miasto aniołów, a jeżeli ktoś rozkręca temat reklamowy w mieście aniołów, no to trzeba łapać kontakty i tak dalej. Także do niego, do domu przychodziły różnego rodzaju sławy. Nawet, moi drodzy, za dzieciaka mógł spotkać samego Aliego, no legendarnego boksera. Także można powiedzieć, że te nazwiska, które się przewijały przez jego dom, to były naprawdę wielkie nazwiska. Natomiast sam o sobie w wywiadach mówi, że za bardzo kasy za dzieciaka nie było, ponieważ to było tak, że jego mama zajmowała się tymi rzeczami związanymi z reklamą. Nawet podróżowali po Europie, gdzieś tam byli we Włoszech, gdzieś byli w Anglii. Natomiast kokosów z tego nie było, zwłaszcza w porównaniu do ludzi, wśród których Loren Avedon za dzieciaka przebywał właśnie w Los Angeles. No tam to była dzielnica bogata, szkoła bogata i tak dalej, także on za dużo w porównaniu do tych innych dzieciaków
nie miał. I dobrze, bo nie przewróciło mu to do końca w głowie. Ale moi drodzy, właśnie tak to wyglądało. Już za dzieciaka spotkał się z kamerą, spotkał się z reklamą, miał sesje fotograficzne, gdzieś tam próbował swoich sił jako model również. I tak to wyglądało. Przeprowadził się do Anglii, kiedy miał mniej więcej 10-11 lat, ze swoją mamą. Tam po raz pierwszy w kinie zobaczył film z Bruce'em Lee i teraz was zaskoczę, ponieważ tak jak wielu wojowników kina sztuk walki, pierwszy film, który widziało z Bruce'em Lee, to było Wejście Smoka. Tak w przypadku Lorena Avedona, pierwszą produkcję, którą zobaczył na dużym ekranie, to był film pod tytułem Wściekłe pięści z Bruce'em Lee. On był w kinach puszczany w Wielkiej Brytanii. Oczywiście wstęp był od lat 17, ponieważ no wszystko w Europie Zachodniej, co było związane z przemocą czy porządnym mordobiciem, no to było trzeba mieć pewien wiek ukończony. On w wieku 11 lat poszedł na ten seans, zobaczył, no i bardzo mu to wszystko zaimponowało, charyzma Bruce'a Lee i tak dalej. Także moi drodzy, tak to wyglądało. Później wrócił do Los Angeles i w wieku 18 lat zaczął trenować sztuki walki. Można powiedzieć, że wszystko u niego toczyło się wzorowo. Ukończył szkołę średnią, tak jak już wspominałem, mama mu za wiele nie dawała, w zasadzie to wysyłała go nawet do tego, żeby mył samochody, żeby woskował samochody po to, żeby zarobić na własny samochód. Ojciec mu zaproponował, żeby korzystał z Volkswagena, znaczy żeby sobie kupił Volkswagena, no bo to takie auto, że tak powiem, rozsądne. Także wielkiego szpanu nie było, ale można powiedzieć, że pewnie ciekawie się prezentował jeżdżąc garbusem po Los Angeles. W każdym razie tak to wyglądało, zapisał się do szkoły wyższej, także zaczął studia, no i moi drodzy, w wieku 18 lat trafił na dojo. Trafił, moi drodzy, na dojo, zaczął trenować taekwondo oraz hapkido, ponieważ trafił do Jun Chonga, Filipa Ri i Simona Ri. Tych panów z całą pewnością możecie kojarzyć. O Filipie Ri nawet tutaj stworzyłem odcinek na Kinie Sztuk Walki, także oczywiście odsyłam was do Filipa Ri, bohater serii Najlepsi z Najlepszych. Jednego z najważniejszych filmów w gatunku kina sztuk walki. Simon Ri to oczywiście jego brat. Panowie tą szkołę współtworzyli z Jun Chongiem, moi drodzy, legendarna szkoła. To była szkoła, w której się odbywały naprawdę różne magiczne rzeczy w porównaniu do tego, co w tamtym czasie w Los Angeles było. No były różne szkoły karate i tak dalej, ale wiecie, te proste kopnięcia i tak dalej, to nie było interesujące i nie było widowiskowe dla Lorena Avedona, kiedy wszedł na salę i zobaczył, jak gościu z rozbiegu robi kopniaka w powietrzu i wali w worek, który się zgina na pół, to od razu się w tym zakochał. No ale moi drodzy, to nie była prosta sprawa, to był darmowy trening, czy tam kilka pierwszych darmowych treningów, a później było trzeba normalnie płacić siano, ale nie tak jak to się robi w Polsce, że tam się miesięcznie ileś płaci, tylko od razu za takie półroczne przygotowanie z góry trzeba było zapłacić, więc wrócił do swojej mamy i ją tam wybłagał, żeby mu dała kasę na te treningi, bo tak bardzo chciał trenować sztuki walki. No i moi drodzy, rozwinął się w tych sztukach walki. Można powiedzieć, że dorastał w sztukach walki pod okiem najlepszych mistrzów. Mistrzów, dla których bardzo ważna była dyscyplina, których treningi były na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie, strasznie wykańczające. On pomimo tego, że uważał, że ma świetną kondycję, to po pierwszych tam pół godziny z Simonem Ri to ledwo dychał w ogóle. Także dużo się tam działo, rozwijał się w tych sztukach walki, rozwijał i później doszło do tego, tak to była taka hierarchia tam w szkole, że jeżeli ktoś już wystarczająco długo trenował, to później zaczynał uczyć innych studentów, więc doszło nawet do tego, że Loren Avedon później trenował też w tej szkole młodszą gwardię dzieciaków taekwondo. No i tak to wyglądało. Sam ma 9 dan, także jest to olbrzymie osiągnięcie. Również odnosił sukcesy w hapkido. Filip Ri często go wykorzystywał do różnego, chociaż wykorzystywał, to jest może trochę za mocne słowo, do różnego rodzaju pokazów, bo Loren Avedon był tym gościem, który no, nie narzekał za bardzo, tak jak było trzeba go trochę tam obłożyć w pokazach i tak dalej, no to robili, występowali, gdzieś jeździli nawet poza Stany Zjednoczone. Tak to, moi drodzy, wyglądało. I w międzyczasie tego wszystkiego Loren Avedon delikatnie zaczął wkraczać również do świata filmu, ponieważ do świata filmu zaczął wkraczać również Filip Ri i Simon Ri. No
No i tutaj mamy w sumie ważny punkt z początków jego kariery, ponieważ co Loren Avedon robił przed Bez Odwrotu 2, zanim dostał tą rolę, która wywindowała go w górę. Moi drodzy, wystąpił w 1984 roku w produkcji Furious. Jest to produkcja, w której pojawił się również Simon Ree i Philip Ree. Tak, oni robili również produkcje filmowe przed filmem Najlepsi z Najlepszych, a że to był ich student, uczeń, no to dostał małą rulkę. Teraz już można zauważyć, że ten film gdzieś tam jest dostępny, jakąś dystrybucję miał, ale kiedy ja wymieniałem wiadomości z Lorenem Avedonem i pytałem go o tą pierwszą produkcję, to w ogóle pomijał to pytanie. Od razu było widać, że to jest gość, który lubi tylko mówić o tych swoich większych filmach, o tych filmach, z którymi ma jakąś historię, a ten film, gdzie tam miał małą rulkę epizodyczną, nawet nie epizodyczną, bardziej statysty, to całkowicie pomijał moje pytania, jakby to nie istniało. No ale ten film istniał, moi drodzy, został wydany w roku 1984, tak jak już mówię, później miał dystrybucję. Natomiast w roku 1985 pojawił się również z tą samą brygadą i też właśnie z Jun Chongiem i Jamesem Lu chociażby w produkcji pod tytułem Wojownicy z Los Angeles, LA Street Fighters. Co ciekawe, warto tutaj wspomnieć, że LA Street Fighters to jest produkcja, która w Polsce wyszła na kasetach VHS. Jest to niezły unikacik, ja tą kasetę miałem, ja tą kasetę obejrzałem, ale dostałem ją dopiero gdzieś tam na Allegro po jakimś długim czasie, także najpierw widziałem te wszystkie popularne filmy z Lorenem Avedonem, później udało mi się dotrzeć do tego tytułu i powiem wam, że to jest całkiem niezła produkcja. Fajnie się to oglądało, był to rok 85 i właśnie te tytuły poprzedzały wielkie uderzenie Lorena Avedona, czyli Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o Bez Odwrotu 1, czyli filmie, który wychodził u nas na VHS-ach, był do nas sprowadzany z Niemiec na piratach, moi drodzy, i nosił tytuł Karate Tygrys. Bez Odwrotu, w roli głównej Kurt McKinney i Jean-Claude Van Damme. Moi drodzy, produkcja od NGCUN, człowieka, który współpracował z Jackie Chanem, która naprawdę rozniosła system. Jest to zdecydowanie klasyk gatunku kina sztuk walki. Także moi drodzy, łapki w górę, serduszko oczywiście dla Bez Odwrotu. No i słuchajcie, miał powstać film Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun w Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście do Bez Odwrotu 2 miał również zostać zaangażowany Kurt McKinney i Jean-Claude Van Damme. Ale panowie finalnie się nie zdecydowali. Troszeczkę na temat tej historii mówiłem przy okazji odcinka na temat Kurta McKinneya, także odsyłam was tam. Tak w skrócie mówiąc, no Jean-Claude Van Damme się bał jechać do Azji Południowo-Wschodniej, no bał się, że go tam porwą piraci jacyś i tak dalej, będą żądali okupu, różne rzeczy, miał cykora przed tym, żeby pojechać do Azji, bo tam różne krążyły historie o przemyśle filmowym właśnie rodem z Azji, także no różne czynniki spowodowały, że panowie się nie pojawili w kontynuacji. Ale warto tutaj wspomnieć, że z samego założenia kontynuacja Bez Odwrotu nie miała być takim filmem, który będzie kontynuował losy głównych bohaterów. To miał być zupełnie inny film, ale z tymi samymi aktorami. Miał znowu wystąpić Kurt McKinney i znowu miał wystąpić Jean-Claude Van Damme w roli Iwana. Pamiętam oczywiście ten wspaniały szpagat Bez Odwrotu na linach. No i słuchajcie, doszło do tego, że te rozmowy się przeciągały. Ten wyjazd się przeciągał, ta produkcja się przeciągała i nic się nie działo. Finalnie panowie zrezygnowali. No i do czego doszło, moi drodzy? Kate Stramberg oczywiście już napisał scenariusz, Corey Yen miał reżyserować Bez Odwrotu 2 i na ostatnią chwilę szukano aktorów, którzy mogliby zastąpić i Kurta McKinneya, i Jean-Claude'a Van Damme'a. No i moi drodzy, sytuacja wyglądała z Lorenem Avedonem tak. On był ze swoim ojcem w Afryce, na safari. Wrócił, to był okres, w którym nie trenował, miał tam jakiś czas bez treningów i stwierdził, że pójdzie na dojo wieczorem sobie. Był tam taki facet, który sprzątał, ogarniał sprawy na dojo i zadzwonił do tego dojo telefon. Dokładnie zadzwonił Roy Horan, człowiek, który też był związany z kinem Hongkongu, tłukł się nawet z Jackie Chanem w jednej z produkcji. No i słuchajcie, Roy Horan szukał jakiegoś gościa, który będzie miał powyżej 1,80 m, który mógłby zagrać w filmie Bez Odwrotu 2. Telefon został przekazany do Lorena Avedona, podszedł do słuchawki. No i dostał tą propozycję. Pogadali, Loren powiedział, no to
Jestem, mam 1,80 m i tak dalej, ćwiczę, bang, 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 no słuchajcie, niesamowity zbieg okoliczności, brzmi to jak jakaś bajka, którą można wsadzić między inne bajki na półce, natomiast jest to fakt, niesamowity zbieg okoliczności, coś nad nim czuwało, że akurat on się pojawił wtedy, po powrocie z Afryki i tylko on tam był, przejął ten telefon, porozmawiał. No i słuchajcie, na drugi dzień się umówił z Royem Horanem po to, żeby zaprezentować swoje umiejętności w sztukach walki. Na drugi dzień z rana Roy do niego zadzwonił, że jednak tam nie może, że trzeba to przełożyć i tak dalej, a Loren powiedział, nie, spotkajmy się dzisiaj po południu, to jest bardzo ważne i tak dalej. Namówił go Loren Avedon, bo wiedział, że to jest jedyna szansa, że jak i on już to przełoży, to już pójdzie dalej, pogada z innymi chłopakami, zadzwoni może na jakieś inne dojo, znajdzie kogoś innego do tego filmu, bla, bla, bla. I tak się stało. Faktycznie spotkali się. Loren Avedon tam był przygotowany, wziął wdech, myślał, że może się będzie musiał z nim tam tłuc albo coś, żeby udowodnić, wiecie, że może wystąpić w tym filmie. Na szczęście tłuc się nie musieli, musiał zaprezentować przede wszystkim rzeczy związane z obrywaniem, moi drodzy, z obrywaniem, ponieważ to jest bardzo ważne w kinematografii, czyli jak się przyjmuje ciosy. Zadawać to tam ludzie potrafią ciosy, którzy znają się na sztukach walki, ale wiecie, te wszystkie odchylenia i tak dalej, przyjmowania, żeby to dobrze wyglądało przed kamerą, także Roy Horan porządnie przetestował Lorena Avedona i uznał, że gość jest naprawdę dobry. Loren mu zaimponował. Później Loren przez tydzień czekał na telefon zwrotny, na zwrotkę, jak sam mówi, obgryzał paznokcie, bo nie mógł się doczekać, no czy dostanie tą rolę. W międzyczasie Roy Horan przeprowadził takich rozmów, takich spotkań ponad 70, sprawił 70 innych zawodników, ludzi, którzy trenują sztuki walki, właśnie tam z LA i z okolicy i okazało się, że finalnie wybrał Lorena Avedona. Akcja się działa bardzo szybko, ponieważ Loren Avedon podpisał kontrakt i w zasadzie z miejsca musiał lecieć do Tajlandii na zdjęcia do Bez Odwrotu 2, do filmu Szalejący Piorun. Mniej więcej w tym samym czasie toczyła się historia Matiasa Hughesa, który tutaj miał być rosyjskim oczywiście zawodnikiem w zamian za Jean-Claude'a Van Damme'a. To też jest ciekawa historia. O Matiasie już wam wspominałem niejednokrotnie, także tak to wyglądało, że oni dostali rolę w filmie Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun. Pamiętam, że jako dzieciak byłem wielkim fanem Bez Odwrotu z Van Damme'em i raz wypożyczyłem jakąś kasetę, nie pamiętam jaką, nawet nie pamiętam, czy to był film sztuk walki. I oczywiście na kasetach przed, jeżeli ktoś nie przewijał reklam, to oglądał te reklamy innych filmów. U mnie wyglądało to tak, że nagle patrzę, jakaś zajawka, ktoś strzela, ktoś walczy i tak dalej i na końcu pojawia się napis i lektor mówi Bez Odwrotu 2, Szalejący Piorun. I mnie po prostu zmroziło. Jak to? To jest Bez Odwrotu 2? Od razu poleciałem do wypożyczalni zapytać, okazało się, że jest. Wypożyczyłem ten film i obejrzałem i później oglądałem go całe mnóstwo razy. Słuchajcie, za dzieciaka ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie i do teraz ogląda mi się tą produkcję z przyjemnością. Ma w sobie coś magicznego, ma tą magię lat 80. Oczywiście, tak jak wspomniałem, świetny reżyser Corey Yen wiedział, co robił, doświadczony reżyser, który później współpracował przy wielkich produkcjach, też z Jetem Lee, z innymi aktorami z Hongkongu. No i słuchajcie, tutaj na planie mieliśmy Lorena Avedona, Cynthia Rothrock, Matiasa Hughesa i Panga Zhanga Li, z którym Loren Avedon też gdzieś tam w międzyczasie na planie miał okazję troszeczkę potrenować. Człowiek, o którym warto by było kiedyś powiedzieć, ponieważ był uważany za gościa, który swoimi kopnięciami mógłby rozłożyć samego Bruce'a Lee. W ogóle o nim krążą tam legendy, że kogoś tam zatłukł tymi kopnięciami, ale to jest całkowicie osobna historia. Zdjęcia do Bez Odwrotu 2 trwały przez 3,5 miesiąca. Tak jak już mówiłem, w Kanchanaburi, ale też w Bangkoku, w różnych miejscach były realizowane, jeszcze w takiej małej mieścinie, gdzieś tam w okolicach Bangkoku. Tak to z tym filmem wyglądało. Loren Avedon robił wiele wyczynów kaskaderskich w tym filmie. Oczywiście w niektórych scenach miał dublerów, ponieważ było to wymagane. Wiecie, jeżeli główna gwiazda robi wszystko, to kaskaderzy nie mają roboty. Także gdzieś tam czasami mu mówili, weź, dobra, zastopuj, teraz ja coś wykonam i tak dalej, ale mimo wszystko wiele bardzo trudnych scen Loren Avedon wykonywał i spisywał się na planie doskonale, a łatwo nie było, no bo gorąc jak diabli jest w Tajlandii. Słuchajcie, film się ukazał, miał premierę nie tak jak u nas, tylko że wiecie, że wyszedł na VHS-ach i tak dalej. Normalnie w Stanach Zjednoczonych był grany w ogromnej ilości kin, normalnie w Los Angeles też w kinach leciał.
natomiast nie osiągnął takiego sukcesu, jaki mógłby osiągnąć kinowo, ponieważ w tym czasie konkurował z Czerwonym Skorpionem, który był w kinach z Dolfem Lundgrenem. Moi drodzy, tak to wyglądało. Czasami tak jest, że niektóre historie tych naszych B-klasowych bohaterów się przecinają z innymi bohaterami kina akcji, którzy w danym momencie, w ten sam weekend lub w tym samym miesiącu mieli premierę swojego filmu, który okazał się być większym sukcesem. Także no troszeczkę tutaj bez odwrotu dwa stłamsił. Co nie zmienia faktu, że po realizacji tego filmu Laurent Avedon podpisał kontrakt na kolejne dwa tytuły. Na Bez Odwrotu 3 oraz na Króla Kickbokserów. To był zdecydowanie świetny moment w jego karierze. Świetny moment, moi drodzy, to był rok 1987, kiedy Bez Odwrotu 2 wyszło na światło dzienne. Warto tutaj powiedzieć i przypomnieć, że w tym okresie Jean-Claude Van Damme jeszcze nie wyszedł z Krwawym Sportem. Także w momencie, kiedy Jean-Claude Van Damme jeszcze nie miał swojej roli głównej, to już Laurent Avedon swoją rolę główną miał. I tych aktorów, którzy w tamtym czasie, amerykańskich aktorów, którzy w tamtym czasie mieli swoje ważne produkcje, było kilku. Właśnie była Cynthia Rothrock, był Richard Norton, który też się pojawiał w produkcjach z Hongkongu, był właśnie Kate Vitali, Benedict Urquidez. Było kilku takich wyjadaczy z amerykańskiego rynku, którzy rozwalali system, jeżeli chodzi o kino sztuk walki, zanim tak naprawdę Jean-Claude Van Damme czy inne gwiazdy kina sztuk walki, te popularniejsze, które się bardziej wybiły, które się faktycznie później dopiero wybiły. Także warto tutaj mieć szacun z miejsca do Laurenta Avedona za to, że on już w tamtym okresie, rok 87, z takim tytułem wyjechał. No i tak jak wspomniałem, podpisał kontrakt na kolejne filmy. Bez Odwrotu 3, czyli kaseta, którą wam już tutaj pokazałem, proszę bardzo, jest. To jest produkcja, która również jest, do której scenariusz również napisał Kate Strandberg. I tak samo było z Królem Kickbokserów. Ten sam scenarzysta, moi drodzy. Natomiast reżyserem tych dwóch produkcji, Bez Odwrotu 3 i Król Kickbokserów, był Lucas Low. Bez Odwrotu 3 to był film realizowany w Stanach Zjednoczonych. Również niesamowite sekwencje walk, sporo kontuzji tam się natrafiało. Wiele historii związanych z tym tytułem. Niesamowita sieka, jeżeli chodzi o sztuki walki. No i oczywiście Król Kickbokserów, moim zdaniem, no jeden z lepszych filmów. Jeden z lepszych filmów w ogóle w gatunku, chociaż niektórzy by mogli mieć inne zdanie, ponieważ mogą powiedzieć, a właśnie ta postać Laurenta Avedona to była taka przerysowana, on tam tak krzyczał, charakterystycznie grał, ale moi drodzy, tak to wyglądało w Hongkongu. Nawet kiedy on próbował robić taką grę aktorską, można powiedzieć bardziej subtelną, to w Hongkongu mu mówili, czy tam w Tajlandii, producenci z Hongkongu oczywiście, bardziej, podkreśl to, bardziej, wyraźnie, bardziej miny, krzycz tutaj, ten. No i jakoś w to wszedł, stworzył taki charakter, stworzył taką bardzo energetyczną postać i do tej pory te filmy wydzielają jakąś energię przez ten ekran. Król Kickbokserów to przecież był film zajeżdżany na kasetach VHS w Polsce, był prawie w każdej wypożyczalni. Oprócz Laurenta Avedona na ekranie mamy Billy Blanksa, moi drodzy, mistrza karate. Niesamowicie tam się napierdzielali. Tak jak mówię, sceny były przerysowane, ale to było zabawne i to ma w sobie jakąś magię. To ma w sobie jakąś magię. Oprócz tego, przecież kolejny zapomniany zawodnik w Królu Kickbokserów grał, Kate Cook, który później pojawił się z Cynthią Rothrock w China O'Brien. Facet, który słynął z tego, że przy jednym wyskoku jest w stanie 3 uderzenia zadać. No, wtedy to była furora. To się mówiło o nim jak o człowieku, który no, robi coś naprawdę magicznego. W tych czasach już wiem, już akrobacje i inne rzeczy poszły mocno do przodu i już wiecie, uderzenie 3 kopy z wyskoku da się zrobić, tak? Nawet 4 się da zrobić. Natomiast wtedy to był szał. No i słuchajcie, zdjęcia były do Króla Kickbokserów również realizowane w Tajlandii, również w Bangkoku, jeszcze w takiej miejscowości, żebym teraz nie przekręcił, Santaburi, też kilkadziesiąt kilometrów od Bangkoku, mniej więcej na północ, też część ujęć właśnie scen treningowych w Królu Kickbokserów była, moi drodzy, realizowana i w dżungli, i też w Ayutthaya, czyli tam, gdzie były realizowane sekwencje z kickboksera. Byłem nawet w tym miejscu, zobaczyłem to miejsce, gdzie Laurent Avedon tam robił ten swój słynny szpagat podczas treningów w Ayutthaya. Coś pięknego, wspaniałe sceny, wspaniała muzyka. Wspaniała też muzyka była w tych filmach. Soundtrack, który do dzisiaj gdzieś tam przez parę osób widziałem, został przerobiony. Są różnego rodzaju remiksy, do teraz się tego
fajnie słucha. I moi drodzy, co się stało? I tutaj się pojawia to pytanie, co się stało z Lorenem Avedonem po tym, jak on wystąpił w tych trzech dużych produkcjach dla producentów z Hongkongu, które naprawdę po latach można przyznać, że są sztosami i się nie zakurzyły. Dalej z przymrużeniem oka, z jakim uśmieszkiem można do nich wracać. Jeszcze bym zapomniał, no przecież w Królu Kickboxerów wystąpił Golden Boy, Jerry Trimble, no człowiek, który na ringach potrafił się też nieźle tuc. Także wiele się działo. Co się stało z Lorenem Avedonem po tych trzech najważniejszych produkcjach w jego karierze? No i tutaj przechodzimy do tematów, lekko mówiąc, kontrowersyjnych, o których możecie nie wiedzieć. Przede wszystkim Loren Avedon miał kosę z Lorenzo Lamasem. Moi drodzy, tak, z Lorenzo Lamasem, Zjadacz Węży, serial Renegade. Słuchajcie, Lorenzo Lamas był wtedy w takiej zwyżkowej formie, że tak powiem, występował w tych B-klasowych filmach sztuk walki i też robił instruktażowe wideo, do którego był zaangażowany Loren Avedon. Mieli razem ułożyć choreografię, powalczyć i tak dalej, pokazać techniki samoobronne. I słuchajcie, do czego tam doszło? Do tego, że Lorenzo Lamas nie zachował się do końca profesjonalnie. Przywalił kopa na głowę Lorenowi Avedonowi. Takie rzeczy są niedopuszczalne w przypadku osób, które występują w filmach, które gdzieś tam występują w rolach głównych i tak dalej. Kop był na tyle mocny, sam Loren podkreśla, że nie został znokautowany, ale kop był na tyle mocny i znienacka, kiedy się nachylał, dostał po prostu, nie wiem, czy spięty, czy z pełnej petardy prosto w nos. Także nos poszedł na oko, złamany oczodół, złamany nos, no kompletna lipa. Słuchajcie, temat mógł zostać szybko zakopany, gdyby Lorenzo Lamas zachował się tak, jak należy. Gdzieś tam się zdzwonili podobno i tak dalej, przeprosił, no ale nie było żadnej rekompensaty, która, moi drodzy, miała być. Jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych jakiekolwiek rzeczy związane ze szpitalem, z operacjami, z tym, z tamtym, są cholernie drogie. Po prostu są bardzo drogie, no i robienie takich rzeczy jest kosztowne, a w przypadku aktorów to musi być zrobione porządnie. No nie możesz później w filmach występować z garbatym albo krzywym nosem, musisz mieć porządnie zrobioną operację. I przez to, że nikt ze środowiska Lorenzo Lamasa ani on sam nie był chętny do tego, żeby wyłożyć kasę na tą operację, a moim zdaniem w tym przypadku tak po prostu powinno być. No słuchaj, dałeś komuś, komuś, kto wystąpił w trzech filmach w roli głównej, skopa na łeb i połamałeś mu twarz, no to wypadałoby jakoś to naprawić, tak? Zwłaszcza, że fundusze miał. Loren Avedon postanowił pozwać Lorenzo Lamasa, także trafiło to do sądu. Moi drodzy, to miało swoje konsekwencje. Kolejną sprawą, która spowodowała, że kariera Lorena Avedona została zastopowana, była jego relacja z aktorką, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Król Kickboxerów. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę w jacuzzi, piękna blondynka i tak dalej. Ona tam dość mocno gwiazdożyła i Loren Avedon, tak jak ja go miałem okazję poznać, to widzę, że on ma takie troszeczkę choleryczne zachowanie. Jest gościem, który oczywiście chce dobrze, ma dobre intencje, ale nie przebiera w słowach, jest bardzo bezpośredni. Jest czasami atakujący i powiedział jej kilka słów za dużo. To wyglądało tak, że oni tam w tej dżungli siedzieli w tych warunkach, wszyscy aktorzy i tak dalej się przyzwyczajali do tych temperatur. Ona na plan, słuchajcie, dopływała tam jakąś rzeką i tak dalej, ale normalnie sobie przez cały tydzień siedziała w hotelu, miała ciasteczka, oglądała telewizję, księżniczka. No i słuchajcie, ona przyjechała, miała chyba zły dzień, zaczęła bredzić, że co ona tu w ogóle robi, że to, tamto, że jej się tu nie podoba. I Loren jej powiedział kilka słów właśnie, że gwiazdorzy, że to, że tamto, Że to tak nie powinno wyglądać, ale znaczy on mówi, że w kulturalny sposób, chociaż nie jestem co do tego przekonany, w jaki on sposób jej to powiedział. Wiem po tym, jak go znam, że on potrafi być mocno ukąśliwy, tak? Także tak to wyglądało. No i słuchajcie, tutaj się pojawił konflikt z tą panią. I gdzieś pojawiła się obiegowa opinia, że Loren Avedon jest gościem ciężkim do współpracy. Po prostu, ponieważ tutaj z Lorenzo Lamasem jakieś sprawy sądowe, tutaj jakaś aktorka na niego narzekała, że jej zwrócił uwagę, tu to, tu tamto. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że nawet jeżeli tam parę razy mu się zdarzyło przekląć lub powiedzieć coś za dużo, to tak naprawdę w tych sytuacjach miał rację, tak? No, dostał z kopyta, powinien mieć za to zapłacone, za operację. Tutaj aktorka gwiazdożyła, to on grał w roli głównej, miał prawo jej powiedzieć, co myśli. No, ale poszła obiegowa opinia, że on jest trudną osobą do współpracy i że no, jest taki, ten Loren to jest taki ciężki i tak dalej. No i na to się nałożyło jeszcze to, moi drodzy, że dostał propozycję kontraktową na kilka filmów dla
PM Entertainment. Ja już o tej wytwórni kilkukrotnie wam wspominałem, dla niej chociażby robił filmy Dawn the Dragon Wilson, a Lauren Avedon tą propozycję odrzucił. I tutaj też fajnie, że w jednym z wywiadów Lauren Avedon wprost powiedział, że nie powinien tej propozycji odrzucać, ale to był taki moment w jego karierze, kiedy zrobił te trzy filmy w Hongkongu, które były no na takim poziomie realizacyjnym sztuk walki i wszystkiego, no i to by było po prostu obniżenie poprzeczki. Tak jak mówię, z czasem przyznaję, że powinien to podpisać, miałby, wiecie, zaklepane kilka kolejnych tytułów, które by go wywindowały, tytuły te wychodziły, nie wiem, czy mu proponowano te scenariusze, które Wilsonowi, czy tam innym aktorom, ale te tytuły do nas na VHS-ach wychodziły, oglądało się to, faktycznie, to nie jest ta sama liga. To możemy zobaczyć chociażby na przykładzie Cynthia Rothrock. Ona w Hongkongu też miała produkcję na takim poziomie, natomiast po powrocie do Stanów Zjednoczonych podpisała jeden, drugi, trzeci kontrakt, no i to był zjazd, jeżeli chodzi o sekwencje sztuk walki i tak dalej. Po prostu w Stanach nie wiedzieli dokładnie, jak to robić, było mniej czasu na realizowanie filmów i tak dalej. Także, moi drodzy, te trzy rzeczy, tutaj nie podpisał kontraktu i tak dalej, obiegowa opinia, że trudno się z nim współpracuje, spowodowała to, że tych propozycji za dużo nie padało. W 1992 roku Lauren Avedon jednak musiał poprzeczkę obniżyć, ponieważ wystąpił w produkcji pod tytułem Duch Walki. Doskonale pamiętam ten film, miałem go w kilku egzemplarzach na VHS. Była to jedna z niewielu kaset, która miała tytuł odblaskowy na okładce, także dobrze to zapamiętałem. Sama produkcja, jak ją oglądałem za dzieciaka, to mi się podobała, była dla mnie przerażająca. Pamiętam, tam była jakaś scena, że jednego z bohaterów przywiązali do samochodu, go tam ciągnęli po ziemi. Jakieś to było dla mnie takie przerażające. Bałem się tej sceny normalnie, tak jak Tonga Po. Ale słuchajcie, po latach, jak zobaczyłem na ten film, no to jest tragedia. To jest bardzo, bardzo niska półka. I tutaj pamiętam właśnie z wiadomości z Lorenem, on sam też był w pełni świadomy tego, że to był film niskich lotów. No ale do nas na VHS-ach trafił. Później, co ciekawe, możecie o tym nie wiedzieć, ale Lauren Avedon pojawił się w dwóch epizodach Słonecznego Patrolu. Poza tym też pojawił się w epizodach W Gromie w Raju z samym Hulkiem Hoganem. No pamiętacie tą motorówę i tak dalej. Było emitowane u nas. Jak się dobrze przypatrzycie, to zobaczycie tam w kilku scenach Laurena Avedona. A później w 1994 roku Lauren się zakumplował z Jalalem Mary. Jalal Mary to jest jedna z tych osób, które szanują Laurena Avedona i nic do niego nie mają, do jego charyzmy, do tego, jak się wypowiada i tak dalej. Zaufał mu po prostu, no i zrealizowali film pod tytułem Operacja Złoty Feniks, kolejny tytuł, który u nas wychodził na VHS-ie. Zakurzył się mocno. Był realizowany w Libanie, taka ciekawostka, czyli w kraju pochodzenia samego Jalala Mary, film One Productions, podkreślam. Tam też James Lu wystąpił. No ja do tego filmu już nie wrócę. No i później nastały kolejne produkcje w połowie lat 90. Połowa lat 90. i wychodzi film pod tytułem Łowca Trzeciego Wymiaru. No VHS-owi wyjadacze powinni kojarzyć ten tytuł. Słuchajcie, kino akcji, kino sztuk walki miało taki moment w latach 90., w zasadzie to już się zaczęło w latach 80., gdzie łączono kino sztuk walki z filmami science fiction. Dawn the Dragon Wilson oczywiście zmierzył się tam z Laurenem Avedonem. Chwilę później wyszła Strefa Ognia, w której ponownie Lauren Avedon połączył siły z Matthiasem Hughesem. Wspominam o tym filmie tylko i wyłącznie dla ciekawostki, że ci panowie po raz drugi wystąpili razem na ekranie, ponieważ jest to wielki unikat na kasetach VHS. Wyszło to u nas na kasetach VHS, miałem ten film, ale bez okładki, nie szło tego znaleźć z okładką. Widziałem tylko tą okładkę, że gdzieś tam się pojawiła na Allegro, no w szacun dla tego, kto zdobył ten film z oryginalną okładką i tyle. Poza tym jest to naprawdę słaba produkcja, niskich lotów, nie idzie tego oglądać. I chwilę później Lauren Avedon poszedł o krok do przodu, stwierdził, że zrobi coś swojego. I wyszła produkcja pod tytułem Śmiertelny Okup, w której swoją drogą gra jedna z tych parszywych mord ekranowych, czyli Brian James, już świętej pamięci aktor charakterystyczny. W tym przypadku Lauren Avedon nie tylko wystąpił w roli głównej, ale również był producentem tego filmu i również napisał scenariusz. Trafiło to do nas na kaseciaki, ale nie odniosło żadnego sukcesu, także tutaj była inwestycja w siebie, wiadomo, było trzeba znaleźć finansowanie, no producenci nie mają łatwej roboty, nie przeszło to. Później Lauren Avedon pojawił się w odcinku Stanu Wyjątkowego z legendarnym Sammo Hungiem.
1999 roku Lauren Avedon pojawił się w roli negatywnej w filmie, który domykał trylogię Pazura Tygrysa, tego legendarnego Pazura Tygrysa. Jeżeli ktoś nie oglądał Pazura Tygrysa, Jalala Mary z Cynthią Rothrock i z Bolo Youngiem, to oczywiście polecam. Nawet tutaj na kanale zrealizowałem specjalny odcinek ponad pół godziny tylko o Pazurze Tygrysa. No to potem powstała dwójka i powstała trójka, która już u nas na VHS-ach nie wychodziła. Natomiast miała emisję telewizyjną, z tego co pamiętam, po raz pierwszy w TV4 i tam po raz pierwszy zobaczyłem ten film. Słuchajcie, oczywiście jeżeli chodzi o serię Pazur Tygrysa, to ta seria ma tendencję spadkową, z części na część jest coraz gorzej. Natomiast warto tutaj podkreślić, że w trójce Lauren Avedon świetnie zagrał jako negatywna postać. Tutaj to jego przerysowanie, charyzma, maniera aktorska, on skończył przecież szkołę aktorską też Stanisławskiego, także on wiedział jak grać. Także moi drodzy, on bardzo dobrze wypadł w Pazurze Tygrysa 3. Pomimo, że film można uznać za średni, średni z plusem, oczywiście jest w tej produkcji wiele nawiązań do Wielkiej Draki Fińskiej Dzielnicy. Mało osób o tym wie, dlatego tak na to patrzyło, w tym filmie jakaś taka magia się dzieje, jakieś pioruny, coś. Ale to nie jest bez powodu, tutaj chodziło po prostu o takie nawiązania i jak tak spojrzymy na Pazura Tygrysa z tej perspektywy, to inaczej się na tą produkcję patrzy. Oczywiście w trójce nie wystąpił Bolo Young, za dużo chciał, wiecie, Keszu, pojawił się Lauren Avedon i ta rola wypadła dobrze. Można uznać, że aktorsko jest to jeden z lepszych występów Laurena Avedona i dlatego warto na tą trójkę Pazura Tygrysa zerknąć chociaż raz, żeby się rozeznać, jak to wyglądało, właśnie żeby spojrzeć na Laurena Avedona. Chwilę później kolejna produkcja z Cynthią Rothrock po Bez Odwrotu 2, czyli Manhattan Chase. No i moi drodzy, już rok 2000 tutaj wchodzi z groszem i mamy Niewidzialne Komando. Prawdopodobnie tytuł, o którym nie macie zielonego pojęcia, albo tylko garstka ludzi wie, że powstał taki film jak Niewidzialne Komando. Jest to produkcja, którą również miałem na kasecie i jest to produkcja dobra. Jest to jeden z tych filmów, o których pisałem z Laurenem Avedonem i z których on jest zadowolony, że został dobrze zrealizowany i potwierdzam, to jest solidna, dobra produkcja, która ma magię właśnie tych lat 90., pomimo że powstała troszeczkę później i gdyby tym torem Lauren Avedon po tym 2000 roku poszedł, to byłoby cudownie. Ale tutaj już nie będę się zagłębiał w historię, ale pojawiły się kolejne rzeczy związane z kontrowersjami. Tam była jakaś kobieta, która była producentką. Pomysły Laurena Avedona zostały wykradzione. Tam były pomysły na kilka projektów właśnie w stylu Niewidzialnego Komando. To zostało mu wykradzione. Też jakieś sprawy kontraktowe. Został, jednym słowem mówiąc, oszukany. Także no, można powiedzieć, że miał pecha w tych niektórych sytuacjach i tak dalej. No i to nie zostało pociągnięte dalej. Później dla filmu One Productions pojawił się w małej roli, oczywiście w filmie Krąg, gdzie w roli głównej występuje Olivier Graner. No i słuchajcie, w 2003 roku realizował film pod tytułem Into the Heat. Film, który wyszedł w 2015 roku pod tytułem Risk Factor. Produkcja całkowicie przeszła bez żadnego echa. Tak jak już mówię, film powstał w 2003 roku, miał zostać wydany w 2004 roku. To był właśnie moment, kiedy ja zaczynałem się z Laurenem Avedonem przyjaźnić i pamiętam, my o tym pisaliśmy, ten film miał wyjść lada moment, a przeleżał w szufladzie ponad 10 lat. Później gdzieś tam został wydany na jakiejś platformie, gdzieś to idzie dostać. Natomiast no, to jest jedna z tych produkcji, o których można by zrobić odcinek pod tytułem Zagubione taśmy. Jest tutaj taka seria tutaj na kanale, gdzie wspominam chociażby o tym, że nie powstało Lwie Serce 2 z Van Damme. No to jest jeden z tych filmów, który miał problemy, ogromne problemy z dystrybucją i on już całkowicie zastopował karierę Laurena Avedona jako aktora. Natomiast co w tym czasie robił Lauren Avedon, kiedy nie występował w filmach? Po karierze aktorskiej możecie zobaczyć, że wystąpił w kilku produkcjach i nie był wymieniany w czołówce. Czyli nie pojawiał się w napisach końcowych. Chodzi o seriale telewizyjne. W okresie po roku 2003 Lauren Avedon zaczął zajmować się choreografią walk, troszeczkę kaskaderką i wystąpił naprawdę w wielu znanych serialach, które coś wam mogą mówić. Chociażby, moi drodzy, 24 godziny serial. Chociażby Buffy Postrach Wampirów.
serial Chuck, agentka o 100 twarzach, agentka w spódnicy. Troszeczkę tych tytułów było między rokiem 2003 a 2010, gdzie Lauren Avedon zajmował się rzeczami na zapleczu i po prostu taką miał robotę. Te filmy przez długi, długi czas w ogóle nie widniały na żadnych platformach, na żadnych stronach internetowych. Dopiero teraz po czasie się dowiadujemy, że on się zajmował takimi rzeczami. Nawet dostał, moi drodzy, nagrodę Emmy. Pamiętam, jak się spotkałem z Laurenem Avedonem w 2010 roku, nawet filmowałem tą jego wypowiedź całą na temat tego kaskaderstwa, nawet się wzruszył o tym, jak mówił o tym, że dostał tą nagrodę, że został w końcu przez kogoś doceniony. No, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. W okolicach właśnie tego roku 2009-2010 wyprowadził się z Los Angeles na Hawaje, kupił sobie, moi drodzy, dom na Hawajach, wyluzował całkowicie, kosił trawniki, zajmował się ogródkiem, nawet przez pewien okres prowadził tam szkołę, różnego rodzaju wykłady i tym się zajmował. No i doszło do tego, że ja się z nim w końcu spotkałem. W 2010 roku Lauren Avedon miał być w Berlinie, moi drodzy. Napisał do mnie Andy, będę w Berlinie, ty tam już realizujesz jakieś teledyski do tam rapowych kawałków i tak dalej. Może byś przyjechał, byś mnie tutaj pofilmował i tak dalej na tym Comic-Conie, byś zrealizował taki dokument o mnie i tak dalej. Ja chciałem zrealizować bardziej dokument o wszystkich aktorach, którzy tam byli, bo moi drodzy, ja tam miałem okazję poznać naprawdę wiele gwiazd z kina akcji, sztuk walki, zamienić zdanie, porozmawiać z nimi w tym Berlinie, ponieważ byłem w crew Laurena Avedona, jeszcze pojechałem tam z dwoma kumplami i tak dalej. Jeden był moim tłumaczem, drugi był moim współwłaścicielem firmy, którą wtedy prowadziłem. No i, moi drodzy, my tam pojechaliśmy z kamerą Sony, taką, wiecie, naramienną. Jeszcze miałem drugą kamerkę, specjalnie kupiłem. Byliśmy zaopatrzeni w baterie, w karty pamięci i filmowaliśmy to całe wydarzenie, które miało być też połączone z różnego rodzaju wywiadami, także tam realizowałem też wywiady właśnie z Laurenem Avedonem w jego pokoju hotelowym. Pamiętam, go filmowaliśmy, potem go filmowaliśmy też poza hotelem. Różnego rodzaju ciekawe rozmowy przeprowadzaliśmy na temat innych aktorów, na temat jego współprac z innymi aktorami. Ja tam miałem okazję poznać Richarda Nortona z Bić z nim piątkę, no gościa, który z Jackie Chanem się tukł w przyjemniaczku. Miałem okazję właśnie spotkać Cynthia Rothrock. Jechałem w windzie z Matthiasem Hughesem, którego ostatnio przecież też miałem okazję z nim zamienić na planie kilka słów w Last Kumite. Tam był też Reese Madigan z Amerykanina z Kasztoru Shaolin. Moi drodzy, tak, ten Reese Madigan z Amerykanina z Kasztoru Shaolin, z nim też zamieniłem kilka słów. Był Oliver Graner, Don the Dragon Wilson tam był, także fajnie, że mogłem uczestniczyć w takim wydarzeniu. Skończyło się to niestety źle, wszystkie taśmy straciłem i tak dalej. To jest historia, tak jak mówię, do opisania w książce i po tej historii mi się kontakt z Laurenem Avedonem zerwał. Moi drodzy, ja na własnej skórze miałem okazję poznać, zobaczyć, jak to jest współpracować z Laurenem Avedonem. Zachowywał się dość dziwnie. Bardzo nadpobudliwy gość, choleryczny to lekko mówiąc, troszeczkę pozytywny wariat, słuchajcie. Bardzo, bardzo żałuję, że ja tam pojechałem w roli gościa, który miał to wydarzenie filmować. Bardzo żałuję, ponieważ z perspektywy czasu fajnie by było tam pojechać po prostu jako fan, sobie z tymi aktorami porozmawiać i tak dalej i nie zajmować się tym wszystkim. Ja tam po prostu byłem w robocie. Ja mam zdjęcia z tego wydarzenia, natomiast tak byłem zaangażowany w wykonywanie swojej pracy za kamerą, że nawet nie zrobiłem sobie z tymi ludźmi zdjęć. Ani z Matthiasem, ani z nikim innym nie zrobiłem, ponieważ nie było to dla mnie ważne. Dla mnie było ważne zrealizować dobry materiał. Tak? Natomiast robiłem im zdjęcia, jak byli na scenie i tak dalej. Te zdjęcia gdzieś tam mam, jest tam kilkadziesiąt zdjęć. Także moi drodzy, tak to wyglądało. Nie zawsze jest tak, że dobrze jest poznać osobę, której się jest fanem. Nawet jeden mądry człowiek powiedział, że nie poznawaj nigdy ludzi, którzy są dla ciebie inspiracją lub ludzi, których znasz z ekranu i tak dalej. Nie współpracuj z nimi, bo ci się ten obraz troszeczkę zaburzy. No mi się troszeczkę zaburzył, oczywiście już minęło sporo lat, już mi tam, wiecie, emocje opadły i tak dalej. Jakby była okazja się z Laurenem spotkać, wypić z nim za te wszystkie niesnacki browca i pogadać, to pewnie byśmy to zrobili, przybili piątkę albo dali sobie po praskaczu i tyle. Natomiast było jak było, moi drodzy. W tym czasie Lauren Avedon za dużo propozycji filmowych nie miał. Pamiętam, jak opowiadał mi o scenariuszach, które napisał do filmów
Jeden z nich miał być związany bodajże z science fiction Never to Die i jeszcze film 004, jeszcze pracował nad jakimś filmem wojskowym, także te pomysły na realizację różnych produkcji, żeby samemu je zrealizować, to on miał, on pisał scenariusze i tak dalej, ale nie udało mu się nawiązać żadnej konkretnej współpracy i można powiedzieć, że właśnie od tego okresu, po tym jak zajmował się choreografią w serialach i tak dalej, to nie złapał już żadnej takiej porządnej roboty, jeżeli chodzi o kino sztuk walki, ale był moment, że pomyślałem, że on może wrócić. To był, kochani, moment, w którym Scott Adkins, ten Scott Adkins, nasz Yuri Boyka, dodał zdjęcia, czy tam filmik na social media, że jest wielkim fanem króla kickbokserów. Później Lauren Avedon został też zaproszony do show Scotta Adkinsa, oczywiście, Art of Action. I tam sobie rozmawiali i naprawdę było blisko do tego, przynajmniej tak mi się wydaje, do tego, żeby powstali Bracia Krwi 2, czyli Bez Odwrotu 3, druga część, nie wiem jak to nazwać, w której wystąpiłby właśnie Lauren Avedon i Scott Adkins. Oboje wyrazili taką chęć, że chcieliby w takiej produkcji wystąpić. Nawet później się spotkali razem na Florydzie, pogadali sobie w cztery oczy, Lauren Avedon wrzucał jakieś filmiki i tak sobie myślałem, kurde, jest naprawdę blisko, oni się chyba dogadują, fajny team by stworzyli na ekranie, Lauren by po latach wrócił i fajnie by było go znowu obejrzeć. Natomiast to nie doszło do skutku. Może kiedyś któraś z tych produkcji, do których Lauren Avedon napisał scenariusz, wyjdzie i się ukaże. Mam szczerze taką nadzieję. Może powstanie ten film ze Scottem Adkinsem. Może Lauren Avedon połączy siły z Kate'em Vitali, ale to jest, moi drodzy, może i może, a może jest szerokie i głębokie, póki co cisza w eterze. Ja bym z wielką chęcią, tak jak mówię, Lorena Avedona zobaczył na ekranie. Póki co, z tego co wiem, poukładał sobie życie. Słuchajcie, marzone Marię, kobieta z Serbii, często Lauren Avedon z nią lata do tej Serbii, zdarza mu się jeździć na wakacje do Chorwacji, także Polacy, jeżeli ktoś z was na lato planuje wyjazd do Chorwacji, gdzieś tam Makarska, Dubrownik albo inne rewiry, to jest szansa, że gdzieś tam na plaży spotkacie Lorena Avedona, także jakbyście przypadkiem zobaczyli gościa podobnego do niego i nie byli pewni, czy to on, to naprawdę może być on, ponieważ jeździ tam na wakajdy. Tak wygląda sytuacja, życie prywatne mu się poukładało, bardzo się z tego powodu cieszę, liczę na to, że wróci na ekran, natomiast to wszystko, historia Lorena Avedona, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki. Walnijcie w gonga po to, żeby wam się pojawiały powiadomienia o nowych materiałach wideo. Trzymajcie się. Hej!